Witam wszystkich widzów, ja jestem Dixu, a to kolejny odcinek nowej serii na moim kanale StarCraftowej Akademii. Jest to seria, w której pokazuję gry nadesłane przez widzów. Jest to seria przeznaczona dla graczy z niższych lig. Myślę, że oni najwięcej nauczą się z tych gier. Dzisiejsza gra została nadesłana przez gracza Saper w prawym dolnym rogu. Jest to gracz z ligi złotej. W tej grze gra ze swoim znajomym z klanu, Red Factor, Protosem zielonym w lewym górnym rogu. Jak widzicie, gracze się znają, bardzo się lubią, zapewne. Jak można wywnioskować z rozmowy. I tak, klan tych obu graczy nazywa się Meet Your Haters. Także dzisiejsza analiza przybierze troszeczkę bardziej krytyczny wydźwięk, bo ja dzisiaj zostanę waszym etatowym hejterem, chcecie czy nie. Nie trzeba było wybierać takiej nazwy klanu. Stało się. Także dzisiejsza analiza będzie troszeczkę bardziej krytyczna. Tym bardziej, że sama gra jest dosyć ciekawa. To, co pokazuje tutaj Red Factor w dzisiejszej grze, jest naprawdę nowym spojrzeniem na PvP. Także chłopak ma swój własny styl. Myślę, że nic tylko pochwalić. No, chociażby wystarczy, że powiem, że nie będzie żadnego Kolossusa w grze. Zamiast tego będą Immortale. Ale on tutaj wygrał, także nie ma się co czepiać, naprawdę. Co tutaj mamy w bazie w Sapera? Zaczyna od baraków, potem rafineria, pewnie jakiś skauci creeperem będzie. Zobaczymy. U Red Factora tak samo, standardowo. Pylonik, Gateway. Tutaj, no rusz tą STV-kę, rusz. Co ona tak stoi sama? No. Trzeba tutaj supplya zbudować. Pamiętacie poprzedni odcinek? Tam gracz, już nie pamiętam nicku, Red Factor, bardzo nie lubił dronować. Tutaj podobnie jest z Saperem, z kolei on bardzo, bardzo nie lubi medivaków. Nie wiem czemu. Ale nie lubi. Dojdziemy do tego później. A medivaki są ważną rzeczą, jeśli chodzi o Terrana. Dlatego myślę, że to będzie jedna z głównych rzeczy, przez które przegrał. No ale do tego wszystkiego dojdziemy. I co? Tak. Co ja bym tu widział? Widziałbym tu jak najszybciej bunkier. Ponieważ Stalker jest bardzo groźnym stworzeniem ze strony Protossa, który może nam tutaj po chamsku zniszczyć STV-kę budującą bunkier, a z marynami to już on sobie radzi, tym bardziej, że jest obstawa zalota. No zobaczcie, buduje się Stalker. No i gdyby ten Stalker tak tutaj się nie gapił, nie machał swoimi dziwnymi małymi nóżkami tuż za tyłkiem zalota, tylko już biegł do bazy Protossa, to myślę, że ten postawiony bunkier dopiero teraz, o, mógłby nie zdążyć się zbudować. No ale Stalker miał pilniejsze rzeczy do roboty widocznie, niż tutaj od razu biec i skautować. Dlatego bunkier został ustawiony na czas. No i to przepędzi już tutaj stąd Protossa. No, potrzeba bardzo dobrego mikro, żeby robić takie połki tutaj, żeby coś ugrać. Zobaczmy mikro Red Factora. Oto ono. No. No tak. Dobrze. Teraz czas na Mothership Core'a, czas na Scout. Tak, właśnie bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj się dzieje od Protossa. Wiem, że to analiza gry Sapera, ale to też chciałbym wam pokazać. O, patrzcie, jak ładnie zakolejkowane. I tak. Co on może tutaj zobaczyć? Jak wejdzie, zobaczy Starporta, zobaczy faktorkę i już będzie wszystko wiedział. Pamiętacie moją drugą StarCraftową rozkminę o buildzie Terrana? To właśnie ten build z szybkim dropiem z min. Także patrzcie, zobaczył minę i zobaczył Starporta, który nie buduje nic z reaktorem, czyli zbuduje jednego medivaca akurat po to, żeby drobnąć tą zrobioną tutaj minę. Ojej, padła MST. Dobra. Wczujmy się w Protossa. Co on musi zrobić? Nie ma detekcji. Szybko postawił Robotic Core'a. Będzie potrzebował wizji,
żeby poradzić sobie z tym dropem z miny. Także tak. Jego plan jest taki: zbuduję szybko robotika. Ten medivac już jest zrobiony, więc potrzebuję obserwera jak najszybciej. Będę musiał rzucić na niego chronobusta. O, mam warp gate'y. Dobrze. Zwarpuję 3 stalkery. Szybko wychronobustuję obsa i poradzę sobie z dropem z miny. O, robotyk się kończy. Jest to chronobusta muszę rzucić. Jak się rzuca? O, nie ten budynek. Cholera! Na robo miało pójść. Tak. Chronobusta. Chronobusta, tak. Stalkery zwarpować. Chronobusta na obsa i będziemy mieć obstawę. Wybronimy się spokojnie przed dropem z miny. O, jest obs. Jest nie w tę stronę. Nie w tę stronę do minerałków, do probków. O, dobra. Obsa już mamy. Teraz stalkery zwarpować. Tak, stalkery zwarpować. Są stalkery, jest obs. Nasze probki są bezpiecznie. Bezpieczne. Super. Dobra, ale ten drop chyba gdzieś tam uciekł. Nie zniszczyłem medivaca, ciągle są miny. I ciągle nam tutaj zagraża, także musimy dobrze pilnować moich probków. Musimy mieć armię blisko, obsa w pogotowiu, w razie gdyby tutaj teran znowu chciał dropnąć te miny. Także musimy mieć wszystko ładnie pod kotkiem. Wszystko przygotowane, a także jakby tutaj przyleciał, musimy być gotowi zareagować na natychmiast. Tak. No dobra. Chyba musimy przybrać troszeczkę inną taktykę. Musimy bardziej zainwestować w makro, obrona nam zbytnio nie idzie. Więc tak, stawiamy dodatkowe gate'y, odbudowujemy probkę. No, to jest nowy StarCraft, którego pokazuje Red Factor. Nie będziemy rzucać overcharge'y, nie będziemy budować pylonów, kanonów, ani High Templarów nie będziemy tutaj stawiać. Po prostu odbudujemy te probki, które straciliśmy. No. Po co je bronić, jak zawsze można zbudować nowe? Także tryb makro włączony. Co myślicie, że postawię dwa forge i będą podwójne upgrade'y? Myślicie, że to jest największe makro, jakie można wycisnąć z Protossa. Ale Red Factor potrafi wycisnąć jeszcze większe. Cztery forge! Cztery upgrade'y na raz! O tak, nie widzieliście jeszcze czegoś takiego. To jest ta craftowa innowacja. Można naraz robić plus 2 z dwóch forży i plus 1. Podczas gdy teren robi tylko plus 1. No dobra, faktycznie. To był błąd, jak widzicie. Ale no czemu nie pośmiać się troszeczkę. Tym bardziej, że wiesz, miałem być tym hejterem. No to będę. Co mi się tutaj nie podoba? O, sztorm się buduje. Także okienko na atak już jest zamknięte. Nie mam mowy, żeby ruszyć Protossa, który już skończył sztorm. Także trzeba będzie zaexpić. No, ekspansja jest. Saper. Saper, co ty robisz? Co ty robisz do tych... Gdzie ty zabierasz te jednostki? Nie masz medivaków. Masz Steama, tak? Nie masz Honkasi Shella. Jak? Nie masz dodatkowych HP dla Marinu, nie masz shieldów. Zostaw te jednostki. Ty chyba bardzo nie lubisz swoich jednostek, nie? On ma sztormy. Widziałeś, rzucałeś skana. Pamiętam, no nie pokazywałem wam tego, ale on rzucił skana. Ten jeden medivac raczej nie wyleczy tej całej armii w ciągu najbliższego roku. On ma tutaj obserwera. Widzisz, że podchodzisz. Właśnie szykuje te sztormy. Protosi bardzo lubią robić te na terana. Nie, idź tam, nie idź tam, nie mogę patrzeć. Nie. Dlaczego to zrobiłeś? Gdzie jest Concussion Shell? Dlaczego te zloty nie są spowolnione? Dlaczego? Dlaczego? Powiedz mi, Saper! Czemu? Nie ma Concussion Shella. Stary. Boże. I widzicie, tak to jest, jak się poszuje Protossa, który właśnie skończył sztormy. Nie ma się żadnych medivaków, był jeden. Nie ma się wszystkich upgrade'ów, szczególnie do marinów, którym HP bardzo pomaga w walce ze sztormem, z kolosami i w ogóle. Oj Jezu.
No dobra. Ja bym teraz zastanowił się nad tym, co Teran robił przez calutki ten czas. Dlaczego nie miał tych mediwaków? Przecież zbudował bardzo szybkiego starporta, wcześniejszego niż zwykle. Wykorzystał go do min, więc mógł też wykorzystać do robienia tej kluczowej jednostki, jaką są mediwaki. Jak puszujemy ze steampakiem, to musimy mieć mediwaki, które nas wyleczą po tym wszystkim, prawda? Dobra. No to poznajmy historię starporta. Poduje się zaraz po faktorce. Super. Genialnie, ja to wszystko będę na speedzie robił. Po prostu historia jednego budynku nie jest aż taka wciągająca jak cała gra. No tak, pierwszy Mediwak posłuży nam do zrobienia dropa. Został zauważony przez MS Core. To dalej. Mediwak stoi, kurzy się. Stoi i się kurzy. O, dobra. Zrobił te chlaba. No tak, oczywiście po zrobieniu te chlaba ten starport odleci, zacznie robić mediwaka, podczas gdy faktorka w tym samym czasie będzie dla niego przygotowywać reaktor. Ale ja tu tego nie widzę. Starport czeka na lepsze czasy, nie wiadomo na co. Kiedy on odleci? No kiedy? No, o, odleciał. Pójdzie robić mediwaki. Już się dla niego szykuje reaktor. W tym samym czasie można zrobić jednego mediwaka. Starport. Ty nie jesteś żadnym karierem, nie jesteś lotniskowcem, nie możesz robić statków, gdy latasz. Może masz jakieś ambicje na coś takiego. No ale Starport, już dla ciebie reaktor jest zrobiony. Żebyś mógł budować dwa mediwaki na raz. O, dobrze, dobrze. Ja to cały czas oglądam na razy dwa, jakby co. No, no to robimy mediwaki. O, STV-ka sobie poszła, patrzcie, kręci się. Tutaj reaktor. O, tam jakaś reaktor, rafineria się robi w tle. Marudery truchtają sobie dla zdrowia. Aktorka Starport się kurzy. Nic nie robię. O, cześć, jest fabka. O, patrzcie, w tle znowu coś się dzieje. Supplaje się budują. A Starport nic nie robi. Robi jednego mediwaka. Mógłby robić dwa. Czemu nie robi dwóch? Mniej więcej teraz właśnie idzie ten jego push, do którego on potrzebuje 6 mediwaków. Ma jednego. No, o, dwa mediwaki. Już zaczyna się prawdziwe makro. Już zaczyna się to, co powinno dziać się z tym starportem od samego początku. Troszeczkę eksperymentowałem z mikrofonem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dobra, co z tym starportem? Znowu stagnacja. Nic się nie dzieje. Nic a nic. Jakieś tam bitwy są. Ale nas interesuje starport. Co z nim? No nic, dupa. Kolejne dwa mediwaki. No i teraz już chyba jakaś produkcja będzie. Dobra. Ale ja mam tutaj taką teorię małą, że to mogło być spowodowane niedoborami gazu. Wiecie, może być niedobór magnezu, żelaza, tutaj jest niedobór gazu. Dobry beton nie jest zły. Więc tak, zaczynamy. O, tak. Zaczynamy z jedną gazownią. Obserwujmy gaz. Poszedł cały na starporta. Dobrze. Zbiera się gaz na mediwaka pierwszego, prawda? I znowu, jak zbuduje się starport, mediwak pierwszy zostanie zbudowany, pójdzie nasz calutki gaz. Tak. No i dokładnie, zero gazu było przez moment, także perfekcyjny build, jak do tego momentu. Ale
Pamiętacie, co się działo dalej? No nie, co się działo z tym meskorem. To już widzieliśmy dzisiaj 4 razy. Jakby ktoś przegapił. No. Ale co się dalej dzieje ze Starportem i jego okolicą? O. I ja tutaj pozwolę sobie zatrzymać grę. Pomyślmy, jakie będziemy mieć koszta. Budujemy te chlaba. Dwa te chlaby, z których będziemy robić marudery, bo budujemy baraki. I te chlabie opracujemy steama. Stówka gazu, 50 gazu, 50 gazu. Zrobimy dodatkowe dwa upgrade'y z naszych tych chlabów. Potem Starport pójdzie zrobić jednego medivaca, 100 gazu. Faktorka pójdzie zrobić reaktor, 50 gazu. Później Starport pójdzie budować medivaki z reaktorem. 200 gazu, co około minutę będzie szło. Czy utrzymamy te wszystkie rzeczy z jednej rafinerii? To jest pytanie. Jak sobie programerzy odpowiadają na to pytanie, na przykład MMA? Odpowiadają w ten sposób, gdy robią ten myk, dwa razy baraki, dwa razy te chlaby, a potem robienie medivaków, to nie budują jednostek, tak? Czyli mają duże nadwyżki. Robią to, co saper. Stawiają tutaj dodatkowego komanda. Ale tych minerałów jest jeszcze więcej, także stawiają też od razu gazy, które będą potrzebne. Drugi gaz i trzeci gaz w tym momencie powinny zostać zbudowane. A zobaczmy, kiedy zbuduje je saper. Saper jest bardzo mało ekologicznym graczem. Tutaj gaz się ulatnia do atmosfery, zatruwa ją, a Saper nic z tym nie robi. Powinien ją zakryć, ten gaz, tutaj jakoś zutylizować, prawda? Zadbać o to. Cały czas razy 2 speed. No, troszeczkę minęło, a to też już powinno być zbudowane. I tutaj też gaz się ulatnia do atmosfery, zatruwa ją. Biedne dzieci z Etiopii powoli umierają na zatrucia. A Saper o to nie dba, nie przeszkadza mu to. Nie troszczy się o biedne dzieci z Etiopii. Oj. No i dalej, nie ma nic na tej gazowni. Nie ma gazu. O, teraz jest gazownia. No ale widzicie, ile czasu już minęło, jakieś 5 minut czasu gry od tamtego momentu, kiedy powinny zostać postawione te gazownie. Także temat gazu już mamy za sobą. Zastanówmy się, co dalej. No dobrze. Teraz wracamy tam, gdzie skończyliśmy. Te ataki. Tak. Co się działo w tym czasie? Saper zaekspił, jak widzicie na minimapie. O, tutaj. I przydałoby się ogarnąć te skałki, skoro one tutaj są. To można przeczytać ich opis. Bariera może być zniszczona, żeby dostać dostęp do lokacji. Więc wypadałoby ją zniszczyć po to, żeby mieć dostęp do swojej ekspansji, żeby ją obronić. A co tutaj jest napisane? A tower that can be destroyed to prevent access to new areas of resource location. Żeby zapobiec komuś, żeby miał dostęp. To niszczymy, żeby mieć dostęp. I to jest niszczone, super. Ale to nie zostanie zniszczone. I proces będzie miał tu dostęp. Więc kolejny błąd od strony Sapera. Potem to się odbije właśnie na bardzo silnym haraszu od strony Red Faktora. Do tego dojdziemy później. I tak. Teraz w końcu te medivaki są zbudowane. W 16 minucie. Bardzo dużo maruderów. Pewnie dlatego właśnie te immortale zostały potworzone. Tworzą się następne. To błąd, że Saper nie wyskautował, że idzie taka ilość immortali.
No ale mniejsza o to. I teraz pokażę wam, jak trollować swoje jednostki w wykonaniu sapera. Cała armia idzie tutaj, jeden maruder idzie w medivacu. Zostanie zrzucony po to, żeby musiał biec dodatkową drogę wokół klifa. Haha. Tak, w ten sposób można trollować swoje jednostki w StarCraft 2. Drop. Odciąga uwagę. Bardzo dobrze. W ogóle podoba mi się ten push, bo teraz jest sensowna ilość medivaków, które mogą wyleczyć po Steamie. O, bardzo ładne uniki. To mi się akurat podoba, to na serio mi się podoba. Zdjęcie. Immortali, bardzo ładnie to wychodzi. No ale Warpin. I wiecie co? Powiedzcie mi. Do czego nadają się teraz te medivaki? Na złom. Na nic innego. Nic więcej nie można z nimi zrobić. Patrzcie na tego. Trzy hapsa. Ten. No, maruder. 30 hapsa medivac. Play. Ale saper wykorzystuje złom po to, żeby zapakować do niego swoją armię i zrobić dropa. Zastanówmy się, jak kończy się drop w medivacach z taką ilością hapsa. Jeszcze rzucamy tuż przy armii, nie tam. Tak to się kończy. No, jeden się uratował. Trzech, armia padła. No dobra. Skan. Przeciwnik ciągle buduje Immortala. Wypadało, on by na to zareagować. Jak? Sześć marauderów. Super. Przepraszam, że tak się naśmiewam, ale Meteor Haters, tak? Spotkaliście właśnie swojego hatera. No. Już nie będę w następnych grach. Dla Radioaktyw byłem milutki, prawda? No. Dobrze. Następna sprawa. Gdzie będzie pozycjonował swoje jednostki saper? O, tutaj. To miejsce sobie wybrał. Tu będą one stałe przez większość czasu gry. No to nie głupi pomysł. Mamy już teraz dużo baz. Tutaj będzie stawiana baza. Nie wiem, czy teraz jest stawiana, czy kiedy będzie. A może to kwestia czasu. W każdym razie. Tu w miarę mamy dostęp. Tutaj też. Tutaj też. I tutaj jak postawimy bazę. O, widzicie, stawiana jest. Też będziemy mieć dostęp. Jednak to trochę trwa. Gdyby to był jakiś haracz, troszeczkę stawałek mogłoby zginąć. Na razie zginęła jedna. Skautowa. Zobaczymy, co się będzie działo później. Nie ma tu żadnej obstawy. To mi się nie podoba. Same muły. Tutaj też nie widzę żadnego bunkra. Nic takiego. Więc jak sobie poradzi gracz z tym? Warpage mleci. To jest druga część gry. Początek mamy za sobą. Druga część gry jest pod tytułem Haraszu. Przyglądamy się temu epizmowi. To jest główna gwiazda wieczoru. Warpin. Zaloty. Co mi się nie podoba u sapera? On nie ma podbinowanej armii. Czyli używa butonu od zaznaczania armii. Inaczej zwanego nubi butonem. Ponieważ zabiera wszystkie wasze jednostki z Zelnak. Zabiera wszystkie skautujące jednostki na zewnątrz, pilnujące wyjścia i powoduje bardzo silny syndrom 1A, którego leczenie jest dosyć trudne. Drugi warpizm. To się wszystko sprawdza, gdy haraszują nas w jednym miejscu, gdy haraszują nas w dwóch miejscach. Taki gracz używający armii butonu troszeczkę już. O, 5, 7. Troszeczkę już się gubi. To właśnie widzimy w tej grze. STV-ki są niszczone, 10 już padło. A Warpins dalej lata.
Morblin, tym razem Dark Templary. Swi, 14 swi, 16 swi, 17 swi, skan. Następny Dark Templary. 18, 19, 20. A my cały czas drołujemy całą armią SCV i nic nie robią, nic nie wydobywają. I lecą następne warpryzmy. Teraz tutaj. Aha. To zamknę, żeby nam nie przeszkadzało. Powoli armia Protosa wychodzi. Następne darki idą. Dwadzieścia pięć kili. Dwadzieścia sześć. Przepraszam, że tak chaotycznie ganiam kamerą, ale nie pamiętam, gdzie tutaj jaki dark chodził. Ale teraz wszystko się kręci wokół tych darków i tego harasza. O, macie, następne prawy giną. 30. Pewnie już się znudziliście trochę tym wyliczaniem, więc powiem wam, co trzeba by było zrobić, żeby uniknąć tego, co tutaj Saper robi. Jest taka tendencja. W brązowej lidze ludzie stawiają za dużo obrony. Stawiają 4 kanony, które nie mogą potem wykorzystać w ataku. Przegrywają ekonomicznie. Co natomiast robią ludzie w goldzie, tak jak tutaj? Oni naoglądali się streamów i uważają, że wszystko można załatwić dobrym mikro, trzeba się tylko nauczyć tego. Także oszczędzają na defensywie. Ile tam? O, 45. Oszczędzają na defensywie i wszystko zastępują swoim świetnym lub nieświetnym mikro. Jeśli nie jest świetne, uważają, że po prostu zlamili w tej grze mikro. I to trzeba będzie poprawić. Nic bardziej mylnego. Wystarczyłby tutaj bunkier. Ja zatrzymam, bo teraz będzie następna akcja. Wystarczyłby tutaj bunkier. Zeloty tłoczyłyby się ostro. Wszelkie przelatujące warpryzmy mogłyby być zdjęte przez jednego tareta. Na naszych zewnętrznych bazach. Tu często widzuję na ladderze u masterów. Planetary Fortress na przykład. Tak samo wystarczyłby jeden bunkier taret. Bunkier, taret, to wszystko. Mała inwestycja. A zwróciłaby się tym, że nie stracilibyście 46 STV-ów. Nie narobilibyście sobie nadwyżek 5000 i tak dalej. Może wam się wydawać, że progamerzy nie stawiają aż tak mocno w obronę, ale przyjrzyjcie się tym grom z WCS-u. Ja niedawno widziałem Vortixa, który jak tylko zobaczył Feniksy na polu walki, od razu postawił po 2 spory w każdej ze swoich baz. I był absolutnie bezpieczny przed podnoszeniem jakichkolwiek dronek. Także rozważałbym na miejscu Sapera dorzucenia jakiejś obrony zawsze jak XP. Jakichś bunkrów. Mówiłem, że jakaś akcja tu jest. A rozpaczliwy atak. Wszystkim. Stanę stepowanie na budynki. I tak, co ja bym zrobił teraz? Po prostu kliknął dziesiątkę i zakolejkował to wszystko, żeby się podobało. No. Tego nie robię super. Jakby tak kliknął, to jest zakolejkowane rzeczy, to się budowało ze 3 razy podczas tej walki. Wydałby wszystkie surowce i drugą taką armię, które teraz stracił, miałby w tym miejscu. Gdyby miał taką drugą armię w tym miejscu, walczyłby z przeciwnikiem, który ma 113 limitu, ma same darki. Więc wystarczyłoby mieć dużo ghostów, które rzuciłoby EMP. Można by było postawić 3-4 planetarki na przodzie, żeby być bezpiecznym, dorzucić bunkry.
zrzucić muły, ponieważ mamy 5 orbitali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze wrócić do tej gry. No ale Saper wyszedł. Więc co bym mu doradził w tej grze? Przepraszam jeszcze raz za te bawienie się w hejterom. No może być bolesne, rozumiem, ale nie mogłem się powstrzymać. No więc tak, co bym doradził? Doradziłbym obstawiać bazy. To pierwsza sprawa. Zastanowić się nad swoim buildem i nad gazem. Kiedy stawiać gaz? Zapamiętać sobie, kiedy stawiać gaz dokładnie i wtedy go stawiać. Zastanowić się nad naszą kompozycją. Potrzebujesz tej kompozycji wszystkich upgrade'ów swoich marinów i potrzebujesz 6-8 medivaców po to, żeby wyleczyć się po steamach. Także bez tego wszystkiego ja bym nie wychodził z bazy. Następna rzecz. Mówiłem o obstawianiu expów, mówiłem o medivacach. Tak, nauczyłbym się kontrolować armię Sotkeja, po to, żeby jeśli. Żeby nam nie uciekały jednostki z Zelnak, żeby łatwo było wszystko tutaj wysłać w razie jakiegoś haraszu. To jest przydatna sprawa. Profesjonalni teranie mają MMM pod jednym przyciskiem, Wikingi pod drugim, Ghosty pod trzecim. I to jest bardzo przydatne. Koniecznie trzeba budować schodki podczas gdy atakujemy. To też kulało w tej grze. Myślę, że to po prostu wszystkie rzeczy. Radziłbym saperowi wybrać jedną z tych rzeczy, zająć się nią, poprawić to. Jak już będzie grało, to zabrać się za inną. Nie za wszystko, bo dosyć tutaj dużo rzeczy musiałem się poprzyczepiać. Zacząłbym od obstawiania tych baz i od dbania o te medivaki koniecznie. Pilnowania medivaków, tego, żeby je budować, tego, żeby mieć dość gazu na nie. A potem reszta. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że nie zraziłem was za bardzo do wysyłania do mnie replay. Jeśli nie będziecie tylko w klanie Meet Your Haters, to myślę, że będę milszy. Nie znam za bardzo tego klanu, ale po prostu sugeruję się nazwą. Dobrze. Ja się z wami żegnam. Komentował do was Dixu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.